Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Czyże tradycyjnie chlebem i solą wita delegacja w składzie. Pani Alla Woroniecka, mieszkanka miejscowości Czyże i pan Mikołaj Kuprianowicz, mieszkaniec miejscowości Klejniki. Z największą i nieukrywaną radością w imieniu własnym posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Roberta Tyszkiewicza, w imieniu mieszkańców gminy Czyże oraz wszystkich tutaj zgromadzonych witam gorąco i serdecznie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego. Naszemu prezydentowi nowa jaleta, nowa jaleta prawiają. Nowa ja, nowa ja, nowa jaleta, nowa ja. Nowa jaleta, nie ma je. To znaczy, że trzeba uszanować wszystkie wybory wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Dziękuję więc wszystkim, którzy zechcieli oddać swój głos na mnie i dziękuję tym wszystkim, którzy zechcieli po prostu wziąć udział w wyborach, głosując także na mojego konkurenta. Serdecznie dziękuję za postawę aktywności i uczestnictwo w demokracji. Uczciwą pracę na rzecz wspólnego dobra i dobrego obywatela Rzeczypospolitej. Panie prezydencie, proszę przyjąć oto ten upominek. To jest widok z naszą czyżowską cerkwią w tle. Mamy nadzieję, że będzie on przypominał panu dzisiejsze nasze spotkanie w gminie Czyże.